Campus. Campus. Ciąg dalszy kinematografii. Hej, cześć, dzień dobry, Radio Campus i ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Aleksander Pietrzak, a przed chwilą wyjątkowo na otwarcie nie wysłuchaliśmy czołówki z jakiegoś serialu, a wysłuchaliśmy utwór Pata Pata Miriam Makeby. Jest to klasyk południowoafrykański, a w ten fajny, wesoły i energetyczny klimat wprowadził nas wybór mojego gościa, czyli scenarzystki i reżyserki Joanny Kos Krause. Cześć, Asiu. Cześć, witam wszystkich. Asia jest twórcą takich filmów jak Plac Zbawiciela, Mój Nikifor, Papusza czy ostatnio Ptaki śpiewają w Kigali. Powiem ci, że wczoraj słuchałem tego utworu Pata Pata ze 20 razy. Cudownie jest. Bardzo, jest wspaniały. Skąd, a teledysk, ja namawiam was, zobaczcie tak? Teledysk. Skąd ten wybór? Jak ty to znalazłaś? W poszukiwaniach afrykańskich przy ostatnim filmie? Czy? Nie, my mieszkaliśmy w RPA. Miriam Makeba to jest taka, no to jest legenda. To była w momencie, kiedy Mandela został uwolniony. To była jedna z osób, ona była na emigracji. Ona też, no to jest bardzo ciekawa historia jej życia, bo ona była takim emigrantem politycznym, uchodźcą politycznym. Ona miała tam chyba kilkanaście obywatelstw, bo była jednocześnie wybitną artystką, więc... A w tym czasie no, była symbolem walki też z apartheidem. I to była jedna z pierwszych osób, które po prostu zawezwał Mandela do powrotu, no, że trzeba odbudować kraj, również potrzeba artystów i ludzi, którzy... Kulturę zbudować. Tak, zbudować. No, zrobił to, co zrobił de Gaulle po wojnie, tak? Że jego głównym doradcą był człowiek od kultury. No. Też znamy historię, jak to Churchill powiedział, że jak pieniądze chcieli zabrać z kultury, on powiedział, to czego będziemy bronić, tak. Jak zabierzemy z kultury. No, co ty robiłaś w RPA?
różne rzeczy. Żyłam, jadłam. Tak, no ja mam prawie... Tak, także te doświadczenia afrykańskie, bo myśmy z Krzysztofem spędzili tam w sumie pewnie jakby wszystko zliczyć, bo część tak longiem, bo Krzysztof tam był na leczeniu onkologicznym i jeżdżąc co roku. No i w zeszłym roku byłam prawie jakby zliczyć też chyba 2,5 miesiąca w RPA. To już jakoś tak zostanie dla mnie jedno z najpiękniejszych miejsc i najtrudniejszych. To tam byliśmy w sumie pewnie 4-5 lat i potem jeszcze byłam prawie 3 lata też sumując wszystko w Ruandzie. Także ta Afryka no, bardzo ważna w naszym życiu się okazała. Mm. I tak już chyba zostanie. No. Czyli tam będziesz wracała i odkrywała dalej no, wracam Afrykę. Co roku. Nie co roku. Mhm. Opowiedz, jakim ty jesteś reżyserem. Mnie to interesuje. Spokojnym, wybuchowym, intelektualistka, świetnie przygotowana. Czy szukasz rozwiązań na planie? Śmiała ale to opisać. Są trudne pytania. Ja myślę, że tak wiesz co... Chyba każdy że z nas ma... w tę stronę. Nie, że to wiesz co, żeby... Ja zawsze mówię, na takie pytania to trzeba zapytać ekipy i ekipy. Ludzi, którzy z nami pracowali. No wiesz, najlepiej, żeby nie było nas w pokoju. No tak. Czy ktoś też powie o tobie, jak jest, wiesz... Nie wiem, bo ja myślę, że to zależy od projektu, od dnia, od tego, jakie jest ciśnienie, od problemów, które są jakiegoś... Ty się może o to ci chodzi, że dostosowujesz się do sytuacji. Jak trzeba huknąć, to i hukniesz, a jak trzeba być spokojnym i... Nie mam pojęcia, jakim jestem. No na pewno nie jakimś... No dobrze. Wiesz, szczerze, jak mi pytasz, to... nawet no, ostatnio jakoś szczerze. Rozmawiałam o tym chyba z Borysem Lankoszem, gdybym... Ja zawsze w życiu chciałam pisać, ale tak naprawdę jakbym miała wybierać i chciałabym mieć jakiś talent, to chciałabym być kompozytorem. Uważam, że dla mnie muzyka jest jakąś najwyższą ze sztuk. I to jest z jakiegoś w ogóle wyższego porządku. Ale masz jakieś wykształcenie muzyczne? Czy nie. Już grałaś na nie, czymś? Nie, nie. A masz słuch? Nie wiesz? Wiesz? Mam, bo ja nawet się zakwalifikowałam do szkoły muzycznej. Pamiętam, jak byłam w podstawówce, ale jakoś to nigdy to nie... Ale ja powiem szczerze, że w ogóle dla mnie taki największy katarzis chyba, który w życiu przeżywałam w sztuce. Poza obecnie patrzeniem na przyrodę, jak gdzieś jest, to zawsze była muzyka. A no dobra, no to idąc tym tropem, czyli mówisz, że trzeba raczej popatrzeć na kogoś, jak pracuje, żeby stwierdzić, nie trudno opisać siebie. No ty się uczyłaś tego fachu od swojego męża, Krzyśka Krause. I w takim razie, jakim on był reżyserem, co od niego wyciągnęłaś? Wiesz, no myśmy się spotkali, jak ja już byłam jakoś 5 lat chyba w branży. Tylko ja wtedy pracowałam jako... scenarzystka przy programach telewizyjnych, potem je reżyserowałam, potem zajęłam się castingami, potem jako asystent pierwszy i potem się spotkaliśmy z Krzysztofem, a potem z nim zaczęliśmy pisać razem, tak? I no, a potem to już poszło też jakby o krok dalej. No, ja go spotkałam w takim momencie, gdzie on chciał zmienić zawód, więc to też było bardzo ciekawe spotkanie. Czy tego upewniłaś jednak, żeby został w tym zawodzie? Czy... Chyba nam się dobrze rozmawiałem, myślę, że to, wiesz, to nie miałam, czy ja go upewniałam. To się musiał on sam upewnić. Z jakichś tam, mówię, rozmów, wiesz, ale byłaś też pewnie jakimś czynnikiem nie tak, tego. W jakimś tam stopniu, ale to... I to chyba było najlepsze, co ja mogłam, bo ja się uczyłam po prostu na planie, no. Więc to chyba... Ja zresztą pamiętam ci, że ja do dzisiaj tak naprawdę czasami, jak czytam jakieś takie podręczniki do scenariopisarstwa czy do czegoś, to ja w ogóle tego nie umiem przełożyć na swoje teksty. Ja w ogóle nie rozumiem połowy tych tekstów. Ty robisz to intuicyjnie, nie, ale nawet nie intuicyjnie, ja to rozumiem. Ja dzisiaj mam ten aparat, no bo sama też mam dosyć dużo jakichś takich czy opiek artystycznych, czy zajęć ze studentami gdzieś, czy takich warsztatów, masterclass gdzieś. Więc ja to niby rozumiem, ale to takie jest, ja bym powiedziała, to wszystko trzeba wiedzieć, potem zrzucić ze stołu. Ja zresztą mam teraz też tak, że wiesz, jakby z wiekiem mnie coraz mniej interesuje takie klasyczne, trójaktowe kino. To mi to już w ogóle nie działa na głowę. Bardzo ciężko już mi jest zobaczyć i zobaczyć film, który by mnie wciągnął i naprawdę... Bo wiesz, to się wydarzy wszystko. Znasz już, widzisz pierwszy tak, akt, ja jesteś tak w stanie przewidzieć. Tak, ja czuję, że tu jest ta postać drugoplanowa, tutaj ten wątek zakończony. Tak jakoś strasznie mi to już męczy i dlatego uważam, że dzisiaj gdzieś nawet dużo ciekawszy jest właśnie... Teatr współczesny, bo on jest dużo bardziej interdyscyplinarny, sztuki wizualne, jakby bardziej mnie ciągnie w tym kierunku. Te kino potwornie mnie męczy. No dobra, to postawmy tu przecinek, zaraz wrócimy jeszcze do reżyserii, teatru, kina, ale najpierw wysłuchamy utworu Dziewczyna zła z Mowy ptaków, również wspaniały przez i ja nie ciebie. Mogę przeżyć, że to jeszcze nie jest hitem wszędzie. Ale to za chwilę zaraz, o tym pogadamy. Tak. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła.
dziewczyna zła. Kradła mi. Dziewczyna zła. Zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Ukradła mi wolę i czas, noce i dni. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Co robić mam? Powiedzcie mi. Ona po nocach mi się śni. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Ja kocham ją, a ona mnie. Takiej dziewczyny tylko chcę. Dziewczyny złej, co skradła mi noce i dni. Co robić mam? Powiedzcie mi. Ona po nocach mi się śni. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Wracamy po wysłuchaniu utworu Dziewczyna zła filmu Mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego. Jest ze mną gość Joanna Koskrause. To był jej wybór muzyczny. Mówiłaś przed przerwą, że dziwisz się, dlaczego ten utwór nie jest jeszcze hitem. Tak. I zresztą no, to jest, uważam, że jeden z lepszych kawałków, które słyszałam w ostatnich latach w ogóle w polskiej muzyce. To jest wspaniałe. Ja pomijam to, że jestem też psychofanką tego filmu. I uważam, że to jest naprawdę jedna z ciekawszych rzeczy, która się zdarzyła. W sensie takiego szukania jakiegoś języka. No też mówisz na styku jakichś wizualnych tak, poszukiwań. Ale jeszcze jedna rzecz jest tam, która robi na mnie wielkie wrażenie, bo na przykład fotografia, bo proszę pamiętać, że to oczywiście napisał tekst Andrzej jeszcze, Żuławski, którego miałam przyjemność znać i jakoś nawet taki był moment, że dużo rozmawialiśmy w życiu. Potem zdjęcia zrobił Jaroszewicz Andrzej, muzykę napisał Andrzej Korzyński. I to jest moim zdaniem tak nowoczesne. Te zdjęcia to są jedne z lepszych zdjęć, jakie widziałam w tym roku w polskim kinie. I bardzo się cieszę, że udało się ten film jakoś ocalić, że przynajmniej w Gdyni mogliśmy go zobaczyć. No ale zresztą widać, że on sobie poradził, no ale to bardzo, bardzo polecam, bo to w sumie zrobione przez bardzo dojrzałych twórców, a jakiś odważne kino. Ja w sumie chciała, żeby 20-latkowie tak myśleli, bo to jest taki film, który równie dobrze mogłaby zrobić, prawda, Jagoda Szelc. Tak. Czy Piotrek Adamski, tak to sobie wyobrażam. I takich, czy Kuba, czekaj, gdzieś tam próbuje takie szalone rzeczy. Potrzebujemy takich też twórców, no, którzy robią różne gatunki, tak, bo to nawet kina. Jak czasami to jest jakiś nie do końca, czy czasami coś może być pęknięte, czy
czy nie, no ale to są przynajmniej próby szukania jakiegoś jeszcze ciekawego języka i traktowania jednak tego filmu jako sztuki filmowej. No ale tu właśnie powiedziałaś też przed przerwą, że teraz bardziej cię nie interesuje cię taki klasyczny w rozumieniu film klasyczny, trzyaktowy, struktura i tak dalej, tylko właśnie poszukujesz czegoś innego, a może sztuki wizualne, teatr współczesny, czy teraz tam cię może gdzieś ciągnie? Też chciałabyś zrobić coś też również w tej dyscyplinie? Znaczy bardziej myślę o kinie. Ja mam jakiś gotowe w zasadzie dwa projekty. Z jednym też się jeszcze biję, jak go tak przetransponować, żeby nie był właśnie jakąś taką publicystyką. Jeszcze cały czas szukam języka formalnego. Jeden projekt, który mam, jest projektem takim w ogóle szalonym, bo tam jest w ogóle bez dialogów i tak dalej. No ale ja uważam, że no, nie możemy wszyscy robić kryminałów. No na pewno, czy komedii, czy komercji. Tak. Czy chociaż komercji. Znaczy, ostatnio obejrzałam rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, bo to są wszystkie składowe, których nie znoszę, czyli widziałam tego Outsidera, bo według Stephena Kinga, czyli już dla mnie nie ma gorzej, jakieś horrory. Jeszcze po amerykańsku. I wspaniałe, to jest sfotografowane, zainscenizowane, to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie widziałam w ostatnich latach. To jest teraz w kinie, czy nie? Nie, na HBO. Na HBO. Prawda. A to jest serial. Tak. To jest serial. Nie jest jakiś tam, chyba jest 6 odcinków tego i no to powiem, że mnie przytkało. Ilu tam się musiało spotkać zdolnych ludzi. Tam jest wszystko dobrze. No ale powiedz w takim razie, czy ciebie można by wynająć jako reżysera do jakiegoś dużego widowiska filmowego, czy historycznego, czy jako specjalistę, czy jednak chcesz jednak kręcić i opowiadać swoje historie? Żadne pieniądze, nic cię nie przekona. Ale ja teraz dostałam jakieś dwie propozycje i rozmawiamy. To nie ma, to tylko chodzi o to przecież, no, gdzie są te granice wynajęcia, prawda? No, nie zrobię filmu dla dzieci, bo tak uważam, że po prostu nie umiem go zrobić. Tak jak nie umiem przeczytać dobrze projektu dla dzieci. Ja pamiętam, jak kiedyś byłam w komisjach jeszcze z panem Jędryką i może był człowiekiem, gdzie była bardzo duża różnica wieku między nami. Ja zrozumiałam, jak on umiał czytać teksty dla dzieci. Może jego filmy, które robił, były bardziej o dzieciach niż dla dzieci, ale jak on pięknie potrafił z punktu widzenia psychologii wielu rzeczy o tym mówić. Po prostu nie mam takich narzędzi, tak? Wiesz, słuchaj, wszystko można zrobić, jak się człowiek otoczy dobrymi współpracownikami, ale filmu takiego jak z jakąś głupotą półpornograficzną w tle nie zrobiłabym, czy który wiadomo jest prostą jakąś patowaniem, nie wiem, przemocą, bo całe życie walczyliśmy z przemocą w sferze społecznej, staraliśmy się robić filmy po stronie słabszych, to też mi się nie wydaje. Ale jakbyś dostała dobry scenariusz i możliwość, no możliwości twórcze. Ale oczywiście, to myślę, że każdy jeżeli jakiś jeszcze masz wpływ na to, żeby można było w tym coś poprawić, coś wyciągnąć, prawda? A co złego jest w kinie historycznym? Ja zawsze to mówię i to rozmawiałam wielokrotnie i z różnymi decydentami, że wszystkie nasze filmy były historyczne, bo nawet Plac Zbawiciela by był o transformacji ekonomicznej. Tylko jak to wygląda, prawda, w obszarze rodziny. Nikifor był filmem historycznym, Papusza była historycznym. Ptaki są filmem historycznym z tego punktu widzenia, tak? To jest pytanie, jak się opowiada te historie. To prawda. A wiesz, bo pytam o to dlatego, że wiem, że miałaś jakiś taki trudny romans z reklamą. I że trudno ci się z tego wychodziło, że dobrze się tam zarabiało i tak dalej, ale trzeba było pracować dla kogoś, że wtedy powiedziałaś sobie z Krzysztofem, że no musicie uciec tam z tego i zająć się swoimi rzeczami. I właśnie tu myślałem, że może stamtąd jeszcze zostało w tobie takie przekonanie, że nie jednak chcesz robić nie, swoje. Nie, ja robię reklamy, to znaczy więcej robię kampanii społecznych. I to robię. Akurat takie szczęście miałam i że to były jakieś ważne rzeczy, bo czy nawet dla UNHCR-u, dla oddziałów Genowie, no to są... I ja to chętnie robię, ale my mieliśmy taki epizod chyba 2- czy 3-letni i w zasadzie wtedy robiliśmy wyłącznie reklamy i nie mogliśmy zrobić filmu. To były takie złote lata chyba reklamy, gdzie były dobre były pieniądze, lata, duże reklamy, budżety. Ja byłam jeszcze copywriterem całości tej kampanii. No trochę nagród za to dostaliśmy. Mieliśmy duże problemy finansowe, bo byliśmy wtedy po długu, a nie mogliśmy wejść w zdjęcia do Nikifora. No i się zorientowaliśmy, że oczywiście pospłacaliśmy długi,
No ale filmu też nie mogliśmy zacząć. I to jest bardzo trudny moment, w którym sobie trzeba powiedzieć, że więcej się nie potrzebuje, że nie potrzebuje się dużego domu, że nie potrzebuje się... Ja w ogóle nie potrzebuję samochodu, bo nie prowadzę. I trzeba powiedzieć, no co się chce robić, no. Pamiętam taki dramatyczny moment, jak pojechaliśmy i powiedzieliśmy, że tak, to przynajmniej poprosiliśmy o jakiś urlop. Jak mówię, ja jeszcze to niestety pisałam, a ja reżyserowaliśmy na dwie ekipy, Krzysztof studio, a ja część dokumentalną. I poprosiliśmy o jakiś dłuższy urlop, żeby tam kolejną wersję filmu napisać, scenariusza. I myśmy ciągle zmieniali hotele w jakiejś takiej histerii, to było w Portugalii. I nagle ja tak powiedziałam pewnego wieczora, ja mówię, Krzysiek, ale w gruncie rzeczy, bo szukaliśmy cały czas ciszy. Ja mówię, przecież w gruncie rzeczy to jest ucieczka przed samym sobą, bo po prostu mamy puste głowy, nie wiemy, co ze sobą zrobić. No i trzeba było po prostu podziękować. Bo my mamy, ja w ogóle uważam, że my w Polsce mamy trochę z tym problem, bo to jest cały czas każdy mówi, rób szybko następne. Ja pamiętam, nam też mówił zawsze Zbyszek Preisner, z którym się no, bardzo przyjaźniliśmy. I ja nadal mam kontakt. I on zawsze mówił, co wy się tak spieszycie? Mówi, no przecież artysta musi się, dopiero skończyliście, przecież to trzeba trochę, a co tak strasznie dużo do powiedzenia macie, że chcecie, że to świat oglądał i każdy wam dawał na to pieniądze. I coś w tym jest. Mi młodemu z kolei mówią cały czas rób, ucz się, doświadczaj, zbieraj to, rób to, rób tam, ale tak, też... ale to jest inna sprawa, przecież też można czasami po prostu pójść, bo czasami gdzieś, wiesz, trzeba pójść, może poasystować, a może spróbować jeszcze czegoś innego, a coś napisać, a jednak zamknąć się na pół roku, spróbować popisać, nawet jak to będzie w szufladzie, wyjmiesz to za 20 lat, tego nie wiesz, wyciszyć się, czegoś posłuchać, coś obejrzeć, to nigdy nie wiadomo, z jakiej strony przyjdzie, a tu każdy goni i no, jak z tej pustki coś nalać, nie? Czasami. No tak, no to trochę to, co oglądamy, jak się nie wychodzi z seriali, które, jak widzę niektórzy, no po prostu to jest jakiś rodzaj uzależnienia. Ja się zawsze stawiam, kiedy wy macie czas oglądać te seriale. Może jakbyś się wkręciła, to byś wiesz... Ale nie, bo ja się w niektóre wkręcam, no właśnie na przykład w te, absolutnie i ja, no ale no, wiesz, ale czymś innym jest obejrzenie nawet, ja myślę, że oglądam przynajmniej film dziennie, a jak mam jakąś dobrą fazę, to i podwalę. No ale czymś innym jest obejrzenie dokumentu, który cię do czegoś zmusza, czy jakiegoś nawet filmu eksperymentalnego. Bardzo też polecam państwu, jest taki, tutaj zrobię taką no, reklamę troszkę, ale taki portal Mubi na przykład, tak, gdzie po prostu tam można obejrzeć naprawdę kino i całą klasykę i bardzo ciekawy i dokumentu portal, tak. I kina eksperymentalnego. To są rzeczy, do których w ogóle nie mamy dostępu w takim codziennym tym, prawda? Rozgadaliśmy się trochę w tym wejściu. Wracamy zaraz po wysłuchaniu znowu utworu Joanny Kos-Krause, czyli Paolo Nutini, These Streets. Za chwilę o tym porozmawiamy. Cross the border into the big bad world, where it takes you about an hour just to cross the road, just to stumble across another poor old soul. From the dreary old lanes to the high street madness, I fight with my brain to believe my eyes, and it's harder than you think to delay this sadness that creeps up my spine and haunts me through the night. Life is good and the girls are gorgeous. Suddenly the air smells much greener now, and I'm wandering around with a half pack of cigarettes, searching for the change that I've lost somehow. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkey. I'll get used to this eventually, I know. Where the days go when all we did was play, and the stress that we were under wasn't stress at all, just a run and a jump into a harmless fall. From walking by a high-rise to a landmark square, you see millions of people with millions of cares, and I struggle to the train to make my way home. I look at the people as they sit there alone. Life is good and the sun is shining. Everybody floods to their ideal place.
face and the children all smile as the boat shuffled by them, trying to pretend that they've got some space. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkney. I'll get used to this eventually, I know, I know. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkney. I'll get used to this eventually, I know, I know. Life is good and the girls are gorgeous. Suddenly the air smells much greener now, and I'm wandering around with a half pack of cigarettes, searching for the change that I've lost somehow. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkney. I'll get used to this eventually, I know, I know. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkney. I'll get used to this eventually, I know, I know, I know. Ciąg dalszy kinematografii. Wracamy po wysłuchaniu utworu Paolo Nutini. Szkocki. Szkocki muzyk. Tak. These Streets. To takie filmowe kawałki robi. On wspaniałe robi. No. I to jest z tego, co pamiętam. Może ktoś mnie poprawi. Ale tak to zapamiętałam, bo my go odkryliśmy w RPA. To taki nasz przyjaciel, pamiętam, zabrał dziś, pojechaliśmy na jakiś weekend i on właśnie to nam puścił. Myśmy się zachwycili. To już tak zawsze ze mną zostało, że ten Paolo Nutini kojarzy mi się z RPA. Ale z tego, co pamiętam, wydaje mi się, że to jest jedyny w ogóle artysta taki z tego młodego pokolenia, który jak Quincy Jones miał jakąś taką rocznicę, to on go zaprosił, żeby śpiewał na jego, już nie pamiętam, urodzinach czy tak. A to bardzo on go fajne, szalenie bo popuszczę cenił. Puszczę też utwór jednego z takich, który Quincy Jones uwielbia, młody taki Jacob Collier jest, ale to za chwilkę. I to szalenie fajna, ciekawa. Jak kogoś takie... Quincy Jones docenia, to znaczy, że tak, to tak, jest tak, ktoś. Tak, no bo to wiemy, Quincy jest jednym z legendarnych. Ja uważam, że w XX wieku jednym z najlepszych takich popowych kompozytorów, producentów. Nie, no to jest legenda. To jest gigant. I, tak. To w ogóle jakiś... Chciałem porozmawiać i zapytać cię troszeczkę, co jest najtrudniejszego w tym zawodzie? Słuchaj, no co jest najtrudniejszego? No kurczę, no wierzyć, że się ma coś chyba, tak wiesz, co do powiedzenia. Mam coraz więcej wątpliwości. Czy masz wątpliwości, czy masz coś ważnego do powiedzenia? Czy mam coś ważnego do powiedzenia? Ja jednak stoję na takim stanowisku, że... To jest bez znaczenia, czy się tam robi jakiś moralitet, czy robi się dobre kino rozrywkowe i się traktuje to jako taką ludyczną formę, która jest przecież nam potrzebna. Tak? Mm-hmm. No jednak każdy jak ma doła i czy problem z narzeczoną, to sobie usiądzie i obejrzy komedię romantyczną. Okay. Albo się napije wódki, albo zje lody. I żeby trochę tylko, że w to bardzo trzeba wierzyć, no bo to trzeba często przekonać tyle osób, żeby nam uwierzyły i jeszcze ich pociągnąć. Że mamy coś do powiedzenia. I że na tym się znamy i że potrafimy. I tej wizji, no przecież to trzeba czasami zapalić. Pamiętam, jak był pierwszy dzień zdjęciowy przy Papuszy i takie te podnośniki wjechały, te konie, było minus, to był jakiś koszmar, minus 20 parę stopni, te tłumy statystów, jakieś śnieżenie, jeszcze jakiś tłum i tak staliśmy z Krzyśkiem. Krzysiek mówi, a wszystko zaczęło się od jednego zdania. Tam, nie wiem, tam już tam cygan wchodzi do wsi. Nagle widzisz te kilkaset osób na planie. Minus 20. I ten, wiesz, koszmar. I potem nagle widzisz, jak się ta twoja jakaś wizja realizuje. Ja na przykład ostatnio też gdzieś o tym rozmawiałam, jak ktoś tam był u mnie w domu w Kigali w Ruandzie,
To jest niesamowite, że to też gdzieś nam kiedyś przyszło coś do głowy. I potem powstał ten film. To były jakieś lata kontaktów. Ilu tam do nas przecież przyjechało przyjaciół, rodziny nas tam odwiedzało. Myślę, że nawet części ludzi zmieniliśmy życie, bo jakieś tam powstały i książki, i reszta, róże nawet tam, że tak powiem. Dom inspiracji. Ale nie, ale chodzi to w sensie z tego wszystkiego, co się wokół w energii wydarzyło, tak? I wszystko też z jakiejś wizji, że ktoś sobie powiedział, a zrobiłbym o tym film, to mnie interesuje, to jest ważne. Wiesz, to są... I myślę, że taka samotność, no sam pewnie wiesz to najlepiej, nie? No, okay. Że jak jest sukces, to się nie doczytasz, wiesz, nie doczytasz swojego nazwiska na plakacie i cię 5 razy potrącą tak. Zastawkami sponsorów, a jak nie wychodzi, to zostajesz z tym sam, no to zły film zrobił Alek czy Joasia, wiesz. To jest bardzo, tak, bardzo, 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 to jest bardzo trudne. Wiesz, że... Że jest się zależnym od ludzi w tym, no to jednak nie jest się poetą, że sobie weźmiesz ten kawałek. Tak. Ja nie chcę go, broń Boże, upraszczać. Czy kompozytorem, którego wspomniałaś, nie? Że siadam tak, przy fortepianie. Takim, a tutaj, że w zasadzie nawet dzisiaj już przy zmianie technologii, że to jest łatwiejsze, no możesz zrobić, ale jednak jesteś uzależniony od olbrzymiej liczby ludzi i to są jednak inne pieniądze. To jednak to nie jest to, co wydanie, to Mika wierszy i nawet znalezienie dobrego redaktora, potem tłumaczy, to też jest przecież olbrzymia praca. Tak. Są... No ale co byś powiedziała o innej trudności, która teraz jest, czyli gigantycznej liczbie kontentu. Wszędzie wszyscy robią teraz filmy, seriale. To, co... Jak tak. się przebić? Rok jest tak samo długi, a weekendów jest tyle samo, a filmów z roku na rok coraz więcej. Ale to jest to, co mówił pan Andrzej Wajda przed śmiercią. Jakoś bardzo te słowa mi utkwiły na tym ostatnim spotkaniu, że dzisiaj jest dużo łatwiej zrobić film niż kiedyś. Naprawdę dużo łatwiej. Jeszcze nawet w pokoleniu mojego męża. Przecież nikt z nich nie wszedł na plan, nie mając wykształcenia, nie mając zrobionych iluś dokumentów, tak. Czy tam w studiu miniatur, jakiejś animacji, przecież oni robili, ile oni musieli zrobić teatrów w telewizji, ile poasystować. To w ogóle było, naprawdę, dostanie debiut, to trzeba było mieć bardzo dużo szczęścia, żeby szybko minimum to zrobić. Minimum 40 lat. To niektórym się naprawdę opóźniało to... I Wajda powiedział właśnie, że dzisiaj jest łatwiej zrobić, ale jak go doprowadzić do widza, to dzisiaj jest jeszcze dużo trudniej. To wtedy odwróciło się, łatwiej zrobić, ale trudniej doprowadzić do widza. Wtedy do było widza. Trudno zrobić, ale łatwo było, bo jak już zrobiłeś tak, tych filmów, było kilkanaście. Że nie było telewizji. Dokładnie. Więc wtedy naprawdę nawet film taki sobie, po prostu on miał widownię. Miał widowni, to było w ogóle, no i to było związane z jakimś prestiżem w związku z tym zawodu wszystkiego. Mi pomaga fakt, też usłyszałem jakieś takie świetne powiedzenie, że każdy umie pisać i każdy ma długopis, no ale nie każdy potrafi napisać dobre opowiadanie. Tak samo jak wszyscy mają telefony, teraz każdy może zrobić zdjęcie, nakręcić film, no ale to też trzeba umieć coś opowiedzieć. Czy tak jak mówisz, jedną z trudniejszych rzeczy, mieć coś do opowiedzenia. Znaleźć to w sobie. No jest jeszcze, myślę, i to są takie, trochę wiem, mądrości psa Fafika, ale że ten film, też mówi o tym pan Wajda, ja tak wiesz, teraz z wiekiem, bo jak coraz więcej tych ludzi odchodzi, to wprawdzie nie było moje pokolenie, ale takie rzeczy wracają, bo się staje przed tymi pytaniami. Że on zawsze też mówił, że trzeba pamiętać, że film i oczywiście ta cała historia w sobie, ona musi być zwarta. Film sam w sobie, ale tak naprawdę każdy ten projekt powinien mieć jeszcze jakiś temat obok. Żeby to było jeszcze nasycało, w sensie. Tak, żeby było o czym rozmawiać. Nie bo tylko... Nawet czasami oglądasz świetne filmy, ja już tu nie chcę jakby mówić nawet o naszych polskich tytułach filmów, koleżanek i kolegów i czytasz te recenzje, oni napiszą, tylko potem tak naprawdę nawet zapraszasz do studia i trochę nie bardzo masz o czym rozmawiać. Dokładnie. Możesz pogadać coś tam, jak się pracowało z aktorami, co było problemami, ale nie ma już jakby tematu, albo... Drugie ja na przykład powiem, że na przykład przy tym moim ostatnim filmie ja nawet nie zdawałam sprawy, że jedyny fenomen, który taki na świecie tego filmu mamy i on jest przede wszystkim takim festiwalowo właśnie na jakiejś konferencji. No bo jeździsz po świecie, 300 festiwalów mówisz, nie? Tak, i to są spotkania, bo się okazało, że traktują to jako film, który jest filmem unikalnym, jeśli chodzi o diagnozę traumy, post-traumatic stress disorder i w ogóle trochę emigracji i że on przełamuje język narracji, jeśli chodzi o opowieść o zagładzie. I że to, bo to potem ci to już, że tak powiem, w każdym instytucie nawet profesorowie chcą z tobą o tym rozmawiać. Że dobrze, jak rozumiesz, jak robisz nawet film
o jakiejś miłości, a jak tam jeszcze możesz wydobyć temat przemoc w rodzinie, no to będzie o czym rozmawiać. A teraz posłuchamy właśnie Alvi Verde i to, co już zapowiadałem wcześniej, czyli aranżację utworu z serialu animowanego Flintstones. Zrobił tą aranżację Jacob Collier. Koniecznie posłuchajcie i popatrzcie, co ten facet ma do powiedzenia w kwestii muzycznych. Jest to geniusz harmoniczny. Dostał Grammy za tą aranżację właśnie do Flintstonów. Czyli Alvi Verde i aranżacja Flintstonów Jacoba Colliera. Ciąg dalszy kinematografii. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. Stone Age family from the town of Bedrock. They're a base right out of history. Let's ride with the family down the street. Through the car to see your friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba dabba time. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a base right out of Flintstones. Let's ride with the family down the street. Through the courtesy of friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba yabba doo doo. Have a yabba doo doo. We're gonna have a gay old time. Wow! 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 Dum 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 d
it's time to meet the Flintstones. Flintstones, meet the Flintstones. They're modern Stone Age family. From the town of Macbeth, they're a bit out of history. Someday, maybe family with a bow, and the cat will stay up for the bow. When you're with the Flintstones, yabba, 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 yabba. We'll have a gay old time. Wracamy po wysłuchaniu dwóch bardzo ciekawych utworów. Alvi Verde z filmu Pina Wima Wendersa i aranżacja Flintstonów, bardzo ciekawa, Jacoba Colliera, geniusza harmonicznego, którego bardzo chwali Quincy Jones, o czym już mówiliśmy. Moim gościem jest Joanna Koskrause. Słuchaj, twój mąż w jednym z wywiadów powiedział o tobie, że masz wielki talent do pisania dialogów. W innym wywiadzie z kolei powiedziałaś w naszym dzisiejszej rozmowie, że mogłabyś być właśnie kompozytorem. Że chciałabyś być. No właśnie, chciałabyś być. Wymieniałaś Bacha, też w innym wywiadzie studiowałaś języki. Czy ja dobrze kombinuję, że ty słyszysz dobrze frazę, że ty masz dobry słuch, dlatego te dialogi, dlatego lubisz pisać? Nie wiem, no sobie trudno o sobie mówić w taki sposób. Ale wiem, że Filip Krzemień, jak robiliśmy Zgranie ptaków, bo wtedy pierwszy raz robiłam w Dream Soundzie, bo wcześniej robiliśmy w innych studiach, był przerażony. Powiedział, że mam nieludzki słuch. Jak na reżysera. Że mam nieludzki. Tak, był naprawdę. Chłopaki nie mieli ze mną lekko. To może jest jeszcze czas, żeby w wolnych chwilach pouczyć się gry na jakimś instrumencie, czy nie? Nigdy. Słuchaj, może. Nie przyszło ci to do głowy. Nie, wiesz co, nie myślałam o tym jakoś tak, wiesz co. To trzeba jednak jakiejś wielkiej dyscypliny, wiesz. Poza tym, jak już wiesz, że nie osiągniesz w tym tego... Mistrzostwa. W tym, wiesz, ja trochę też tam mam taką naturę, że tam, wiesz... Ale to, słuchaj... Byle jak, to mnie nie kręci, no. To może powinnaś zrobić jakiś film o jakimś kompozytorze. Słuchaj, no był taki, bo u nas w zasadzie wszystko zmierzało trochę do tryptyku, prawda? Że mieliśmy zrobić film jeszcze o Niemenie. No taki był pomysł i żeśmy tam parę lat o tym rozmawiali, ale jakoś, wiesz, nie. Nie będziesz wracała do tego? Czy na razie nie. Znaczy, mam gdzieś i myślę, że to będzie blisko, bo ten nowy projekt Maestro, no i to jest o poznańskich słowikach. No tak. Ja bym chciała, żeby, bo to oczywiście to jest projekt, który też mówi o pedofilii, tak, ale on jest też gdzieś o źródłach sztuki, bo przecież trzeba pamiętać, że wielu z tych chłopców i mężczyzn, którzy tam byli, po prostu kochali muzykę. No ja bym chciała, żeby jednym z bohaterów tego filmu była polska muzyka barokowa, bo jednak mnóstwo tych wykonań w tym było. I to są zresztą wspaniałe kompozycje, tak? I właśnie tak jak mówię, nie chciałam, żeby tak do końca ten film był jakąś taką publicystyką, bo on ten temat już i tak ma wpisany. No to... Więc ja wiem, że ten film się obroni, on sobie będzie o czym rozmawiać wokół tego filmu. Ale tak jak ci mówiłam, jeszcze no szukam jeszcze języka, ale na pewno muzyka tutaj będzie bohaterem. A co cię powstrzymuje, żeby ten film zrobić? A no na razie to tam miałam gdzieś jakiś taki, no wiesz, no zbieramy budżet. Ale ja jeszcze mam problem taki, no zmarł mi operator, z którym to chciałam robić, bo Krzysio Ptak, no wybitny, który już operator. Ptaków nie skończył, nawet korekcji. My byliśmy umówieni, bo ja to wtedy miałam tak wymyślone, że chciałam takiej specjalnej konstrukcji obiektywy, tak, dlatego że ja nie chcę pokazać dzieci w tym filmie, mimo że to jest film o dzieciach i to jest film o pedofilii, no ale tego nie mogę zrobić, bo to też... No nie można już tych dzieci stygmatyzować i jeszcze kolejne wziąć, które w tym... No wiesz, muszę znaleźć się formalną i mam na to ileś pomysłów. Mhm. No ale także, znaczy, no co powstrzymuje? No jeszcze trzeba znaleźć budżet. Ale tekst już jest gotowy prawie? Czy jeszcze coś tam dłubiesz? Jeszcze to chwila. Jeszcze uciekasz chwila od tej publicystyki. Tak, no to na pewno. Mhm. Ile masz jeszcze w szufladzie pomysłów? Oj, słuchaj, mamy niezrealizowanych scenariuszy, pomysłów. Sporo, ale też jest coś takiego, że wiesz, wyrasta się z pomysłów. Ja taki, wiesz, znowu jakimś polecę przysłowiem. Ja uważam, że żeby robić filmy, no to trzeba mieć odwagę czasami ich nie zrobić. Bo po co cię? To prawda. Czyli co to znaczy, że w tej szufladzie każdy twórca powinien mieć dużo projektów? No tak, ja myślę, z których że, tylko część. No u nas jeszcze... Światło dzienne już. To myślę, że masz takie ze 3-4 metry bieżące po prostu niezrealizowanych nigdy projektów.
To jest też takie ćwiczenie głowy, no bo czasami to nie jest czas na projekt, czasami mi się wydaje coś fantastyczne, to szybko usiądziesz, coś napiszesz, naszkicujesz, potem, ja pamiętam, po latach, pamiętam, nieraz wyjmowaliśmy coś, to w ogóle nie mogliśmy uwierzyć, że takie głupoty chcieliśmy robić. No potem, wiesz, no to tak jest, myślisz, co my mieliśmy w głowie, że my uważaliśmy, że to jest świetny projekt, to, wiesz. To znam, to, no to jest. Potem wracam myślisz, z imprezy i wpadam na świetny pomysł, rano to czytam i mówię, już rano, następnego dnia, co to jest? No, obciach, nie? No tak, właśnie. Straszne. Więc to tak, trzeba siebie przebadać. W takim razie posłuchajmy teraz Stromae, Formidable, a za chwilę o tym porozmawiamy. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé, si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez, attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, oh, pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui vous êtes sains vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Wysłuchaliśmy właśnie utworu Stromae, czyli Formidable, utwór się tak nazywa. Utwór to wybór mojego gościa Joanny Kos-Krause, reżyserki, scenarzystki. Czemu Formidable? No, a słyszałeś? To no, jest fenomenalne. Jest, no. Oczywiście, ale może jest jakaś historia związana z tym. Oczywiście, że jest. Poznałaś. Tak, poznałam go, ale tak? To zaraz właśnie wszystko powiem. Ja bardzo namawiam wszystkich słuchaczy. Część pewnie zna, ja go nie znałam, poznałam go w 2015 roku. Rewelacyjny jest. Myślę, że to jest jeden z ciekawszych europejskich artystów dzisiaj. I co jest jeszcze jakieś w ogóle dla mnie niezrozumiałe, bo on próbował w Stanach też się przebić i nawet śpiewać po angielsku. Zresztą on mówi w 6 językach. On jest wykształcony muzycznie też bardzo dobrze.
No ale śpiewa po francusku. Ja zresztą uważam, że cały urok tych utworów polega na tym, że są po francusku, już nie mówiąc o tym, że one mają wspaniałe teksty. To są w ogóle bardzo feministyczne teksty. Ja poznałam najpierw jego muzykę w Kigali, ponieważ on pochodzi z mieszanego małżeństwa. Mama była Belgijką, tata Rwandyjczykiem, Tutsi. Ale wychowywał się w Belgii z Stromae, z rodzeństwem. I z tym wiąże się w ogóle tragiczna historia, ponieważ jego tata był jednym z czołowych architektów Kigali. Takie wszystkie, które jeszcze były przed ludobójstwem w 1994 roku, jakieś wyższe tam budowle, pewne przebudowy takie logistyczne, to on był za to odpowiedzialny. I krótko mówiąc, to małżeństwo jakoś nie wyszło i ojciec postanowił wrócić do Ruandy. I mama została z dziećmi w Belgii. Niestety on wrócił na tydzień przed ludobójstwem i był jedną z pierwszych osób, jak się rozpoczęło ludobójstwo, zamordowanych. Zresztą chyba znaleziono po paru latach dopiero gdzieś tam jego koszulę i dokumenty. Więc w zasadzie opuścił tę rodzinę i pojechał na śmierć. Czyli muzyk nosi w sobie też jakieś piętno tego. Tak, dlatego historii. To są też niezwykłe teksty te jego. On zresztą dzisiaj jest w ogóle przedsiębiorstwem, jak ja mówię, on sam komponuje, pisze te teksty, reżyseruje teledyski, które zachęcam, bardzo jak ktoś nie zna. Wspaniałe, bo one też mają taką rozpiętość od jakichś takich bardzo, można powiedzieć, kameralnych, dokumentalnych, po animacje, po jakieś inscenizowane fenomenalnie rzeczy. To jest wspaniałe, ma też własną firmę odzieżową, a poza wszystkim jest jakimś bardzo urzekającym, skromnym człowiekiem. I ja potem byłam, to był chyba 2016. On miał pierwszy koncert i był pierwszy raz w Ruandzie, w Kigali. Przyjechał tam i to było rzeczywiście wydarzenie niezwykłe w ogóle dla całego tego regionu Wielkich Jezior, bo włącznie ze wszystkimi tak ekspatami, którzy przyjechali z Tanzanii, Ugandy, Kenii. To było wielkie wydarzenie, zwłaszcza dla Rwandyjczyków. Ja nawet miałam przyjemność, bo siedziałam tam w loży z panią prezydentową i paniami różnymi ministrami. Dlatego, że on w ogóle Stromae jest kuzynem mojej scenografki, kostiumografki, która pracowała przy filmie Jolie Murenzi. Także to było przeżycie tak wzruszające i myślę, że również dla Rwandyjczyków, bo to był taki też symbol jakby tego, no, że ta Ruanda się podnosi po tej rzezi. I on tam wtedy, pamiętam, rozpoczął, czy zakończył, to już nie pamiętam, takim swoim takim sztandarowym, który w tym kontekście jeszcze dostał jakiegoś innego wyrazu, bardzo wstrząsającego, takim utworem Ute papa ute, czyli Gdzie jesteś tato, gdzie jem, bo to jest taka jego piosenka. No i to muszę powiedzieć, że to było wielkie wrażenie. W tym kraju, gdzie ci ojcowie, którzy byli mordercami, albo siedzą w więzieniach, albo zginęli, no to był jakiś najbardziej niezwykły koncert, na jakim byłam w życiu. Słuchaj, jak sobie pomyślałem, że moi goście będą przynosić utwory, z którymi będzie związana jakaś historia, to w życiu nie pomyślałem sobie, że taką historię mi ktoś opowie. To raz było. Ale wiesz, bo jestem zaskoczona, bo nawet w tym tygodniu ktoś tam był u mnie na noc jakoś długo, bo coś tam pracowaliśmy nad czymś i właśnie puszczałam to i ludzie nie znają Stromae. To nawet bym powiedziała, bardzo tacy wykształceni ludzie interesujący się kulturą nie znają. Jeszcze tak na koniec, ostatnia rzecz, którą zawsze pytam, to ulubione filmy, ulubieni twórcy? Co coraz tak jakby, na pewno, ale coraz bardziej interesują mnie rzeczy albo wyłącznie szalone, albo bardzo czyste w formie, skupione. No tak jak była na przykład Ida Pawła, czy ja absolutnie rozumiem ten sukces. Ja też jestem wielką fanką Romy, po prostu uważam to też za film wybitny. Prostota jakaś. Ale jakaś taka żelazna w tym jest, no po prostu sztuka filmowa. Też i są o czymś, one są naprawdę o czymś. One to jest jakieś uwewnętrznione, to nie jest, że ktoś komuś znowu przyszedł, mówi, aj weź, mamy tu scenariusz, na twoje nazwisko zbierzemy szybko kasę, wypromujemy, każdy będzie chciał w tym zagrać, się zbierze najlepszą ekipę. Nie, to są jakieś, przecież to widać, czy w Idzie Pawła, czy w Zimnej Wojnie, czy właśnie w Romie, że to są jakieś ich absolutnie historie, które oni bardzo przeżyli, nosili przez lata. To są jakby w sensie ich projekt, nawet jak oni formalnie nie muszą być producentami, rozumiesz? To są ich historie.
Bardzo, bardzo dziękuję ci, że tu do nas przyszłaś i życzę ci właśnie, żeby jeszcze wiele tych projektów, raz, żeby wyszedł ten, którego jestem bardzo ciekaw i nie tylko ja, na pewno cała Polska była, jest ciekawa, co masz do powiedzenia w tej kwestii, maestra. I na koniec wysłuchamy Keep the Fire Burning, Gwen McCrae. Na początku wokalistka afroamerykańska i na końcu również dobry funk, soul. Jeszcze raz moim gościem była Joanna Koskrause. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzimy się za tydzień o 17. Cześć. Słyszymy. Słyszymy. A, bo ja cały czas z kina. We get it somehow. We seem to think that our work is done.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.